Halo? Okej, Sofia nie mówi po polsku, tylko kilka wyrazów, więc będę musiała przetłumaczyć jej odpowiedzi i pytania. I zaczynamy. Okej, chcesz mi powiedzieć, jak masz na imię? Sofia. Ile masz lat? 8. Okej, zaczynamy z pierwszym pytaniem. Jakbyś miała papugę, co byś ją nauczyła powiedzieć? Ja myślę, że... moje imię. Ok? Jeżeli mogłabyś pomalować dom, jaki kolor byś wybrała? Niebieski, bo to jest mój ulubiony kolor. Ok? Jeżeli byś wygrała 1 milion funtów, co byś kupiła za to? Myślę, że... Myślę, że bym kupiła za to biżuterię. Najlepszą biżuterię na całym świecie. Bo lubię biżuterię najbardziej. Okej. Czym się zajmuje tata? Tata pracuje w banku i wysyła pieniądze dookoła świata. Ok. Kto jest starszy, tata czy mama? Mama. Ok. Następne pytanie. Sofia nie wiedziała odpowiedzi. I na następne pytanie Sofia też nie wiedziała odpowiedzi. Ok, przechodzimy do następnego pytania. Ok, czym się zajmuje mama? Mama pracuje, pomaga studentom na uniwersytecie. Ok, kto gotuje lepiej, mama czy tata? Mama. Ok, ile ma lat mama? Ile mama ma lat babcia, przepraszam. Angielska babcia, 50. Ok. Następne pytanie bez odpowiedzi. I następne pytanie bez odpowiedzi. Następne pytanie, jaka jest najgorsza zasada, najtrudniejsza zasada w naszym domu? Najcięższa zasada w naszym domu chyba będzie... Ach, wiem! Wiem, że nie możemy wchodzić w butach na dywan, bo zawsze zapominam. Ok. Co czyni kogoś mądrym? Jeżeli osoba jest dobra w kilku rzeczach. Ok. Co jest najgorsze, co kiedykolwiek próbowałaś? Coś, co jest zielone. To, co jedliśmy w szkole i próbowaliśmy we Włoszech. Jak to się nazywa? I to, co Adam lubi. Oliwki. Tak, oliwki. Tak, oliwki. Dobrze. Kiedy jest pora obiadowa? Zazwyczaj, kiedy jestem głodna, albo kiedy mama i tata gotują obiad. Ok. Jakbyś mogła wybrać jakiekolwiek zwierzaka, co byś wybrała? Kota i gąsienicę. Ok. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Artystą. Ok. Ile kosztuje dom? Hmm.
1110 funtów? Chyba? Okej. Okay. Następne pytanie. Co jest twoim ulubionym jedzeniem? Makaron. Okej. Okay. Następne pytanie. Sofia nie wiedziała odpowiedzi. Następne pytanie. W czym mama jest najlepsza? W sprzątanie i w gotowanie. Okej. Okay. Następne pytanie. Jeżeli miałabyś dać imię trzem psom, jak byś je nazwała? Więc nazwałabym Brownie, drugiego nazwałabym go Czekolada i trzeciego bym nazwała Gorąca Czekolada chyba. Okej? Okay. Jakbyś była wynalazcą, co byś chciała odkryć? Chyba bym wynalazła... Oglądałam ten film taki i właśnie wynaleźli tam niekończącą się gumę. I właśnie to bym wynalazła, niekończącą się gumę. Tak, to by był mój pomysł. Ok? Co jest najlepszą cechą naszej rodziny? Że jesteśmy szczęśliwi i że mam siostrę. Ok. Za co jesteś najbardziej wdzięczna? Że mam siostrę. Ok. Gdzie byś pojechała, jakbyś mogła pojechać w jakiekolwiek miejsce? Chyba do Polski, bo przez tego wirusa w tym roku nie byliśmy. Ok. Jaka jest twoja ulubiona zabawka? Latająca wróżka. Ok. Wolałabyś być ptakiem czy rybą? Ptakiem, bo mogłabym polecieć gdzie tylko chcę i kiedy chcę. Ok. Ok, wiesz, gdzie twoi rodzice się zapoznali? W pracy? Tak, ok. Następne pytanie. Kto jest twoją ulubioną osobą na całym świecie? To będzie moja siostra, mama, tata i polska babcia. Ok. Twój ulubiony zwierzak? Dżdżownica, kot i lis arktyczny. Tak. Ok. Co pomaga ci się rozpogodzić, jak jesteś smutna? Moja siostra. Okej, okay, jakbyś miała nadzwyczajną moc, co to by było? Wiem, to by była moc zamrażania i moc nieśmiertelności. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeżeli miałabyś tylko jedno życzenie, co by nim było? To naprawdę trudne pytanie. Chciałabym żyć w krainie słodyczy. Tak, chciałabym żyć w krainie słodyczy. To by było najlepsze życzenie. Okej. Okay. Ile dzieci chciałabyś mieć w przyszłości? Dwójkę. Ok. Czy chciałabyś wyjść za mąż w przyszłości? Tak. Ok. Jakbyś mogła pojechać na wakacje, gdzie byś pojechała? Do Egiptu, żebym zobaczyła piramidy. Ok. Następne pytanie. Sofia nie widziała odpowiedzi.
Okej. Przechodzimy dalej do następnego pytania. A pytanie brzmi, jak mogłabyś zmienić imię, jakie imię byś wybrała? Rosie. Co zawsze mama mówi do ciebie? Że mam posprzątać pokój? Okej. Jaki jest twojego taty ulubiony napój? Kawa? Okej. Co tata zawsze mówi do ciebie? Że muszę ćwiczyć tabliczkę mnożenia. Okej. W czym tata jest najlepszy? W pracy, którą wykonuje.